Pani marszałek, Wysoka Izbo. Nord Stream to energetyczny odpowiednik paktu Ribbentrop-Mołotow. Takie są fakty. I ten energetyczny odpowiednik paktu Ribbentrop-Mołotow jest realizowany przez Republikę Federalną Niemiec, zarządzaną od kilkunastu lat przez kanclerz Angela Merkel. Jest realizowany przez Niemcy, których takich przyjaciół posiadają wieloletni rządzący Polską z Platformy Obywatelskiej. Jest realizowany bez sprzeciwu Unii Europejskiej, pomimo tego, że Donald Tusk był szefem Rady Europejskiej. Jest realizowany brutalnie przez Niemcy, tak, demokratyczne, liberalne Niemcy, którymi tak lubicie się podpierać w debacie publicznej, w ich własnym, narodowym, dobrze pojętym interesie. I przeciwko interesowi Polski, ale i całego regionu. We współpracy z autorytarną Rosją. Dokładnie tak jest. I zdajcie sobie wszyscy z tego sprawę. Wy, którzy tak często w walce z polskimi interesami powołujecie się na dobro Europy, na jedność, na solidarność europejską. Solidarność europejska leży na dnie Bałtyku. Tam leży solidarność europejska. I tak wygląda solidarność europejska. Taka jest prawda. I tak wygląda europejska polityka klimatyczna. Na dnie Bałtyku w Rurze. Jest absurdem, jest opowieścią dla maluczkich, jest opowieścią dla naiwnych. Wszystkie bajania o solidarności europejskiej nie istnieje, jest twarda gra interesów narodowych, wszystkich, którzy w tym uczestniczą. Ten energetyczny pakt Ribbentrop-Mołotow jest również realizowany dlatego, że bezrozumne rządy ostatnich lat postawiły wszystko, nie tylko na Stany Zjednoczone, ale postawiły na jedną ekipę w Stanach Zjednoczonych, na ekipę Trumpa. I z całym szacunkiem, panie pośle Kowalski, ale kiedy pan mówi, wymienia jako autorytet Żurawskiego Welgrajewskiego, tego samego, który w zeszłym roku napisał wprost, że trzeba postawić na ekipę Trumpa i zignorować wszystkie inne opcje, to jest właśnie poziom wyobraźni, poziom szerokości horyzontów zaplecza pisowskiego. Zaplecza pisowskiego w tym zakresie. I dzisiaj, co? Dzisiaj Biden przyjeżdża, potrzebuje Niemiec do układanki przeciwko Chinom i tak rzuca polskimi interesami, interesami całego regionu. W nosie to ma. To jest właśnie efekt jednowektorowej polityki proamerykańskiej, jednowektorowej polityki proniemieckiej. Żaden efekt. Polskie elity z Platformy i z PiS-u, nadwiślańskie elity się skompromitowały się brakiem wyobraźni. W 2016 roku, tutaj na sali kolumnowej, ogłaszaliśmy program Suwerenny Naród, suwerenność polityczna, suwerenność na arenie międzynarodowej i pisaliśmy jasno, że determinantą najważniejszą naszej pozycji na arenie międzynarodowej będą dwa czynniki w najbliższych latach. Rywalizacja amerykańsko-chińska i wzrost znaczenia Niemiec i Rosji. To pisaliśmy 5 lat temu, ogłaszaliśmy i staraliśmy się hasło polityka wielowektorowa, czyli polityka, gdzie widzimy i Waszyngton, i Pekin, a nie jak pan minister Rau po 5 latach w panice jedzie do Pekinu, bo się nagle odmieniła karta w Waszyngtonie. Któż się mógł spodziewać, że się odmieni karta w Waszyngtonie? Jezus Maria. Kto się mógł spodziewać? No każdy, kto miał głowę na karku, mógł się spodziewać, szanowni państwo. Myśmy już 5 lat temu o tym pisali. Nie zamykać drogi do wektora chińskiego. Pamiętać, że Niemcy i Rosja pozostają najważniejszymi graczami na arenie europejskiej. Nie stawiać wszystkiego na jedną kartę, na unijną czy amerykańską. Prowadzić szeroką politykę wielowektorową między tymi stolicami, między tymi mocarstwami. Między Pekinem a Waszyngtonem. Między Berlinem a Moskwą, bo to jest realny wektor. Gdzie jest dzisiaj Międzymorze? Gdzie jest dzisiaj Wyszehrad? Gdzie są te wszystkie jagiellońskie złudzenia i mity? Nie ma ich, jest w Turowie. To jest wszystko polityka bajań. To jest wszystko polityka romantycznych mitów. Czas skończyć z tymi romantycznymi mitami i zobaczyć, jak wygląda realna polityka międzynarodowa. A realna polityka międzynarodowa to ciągle egoizm narodowy, interes narodowy poszczególnych państw, to twarda, brutalna gra. Każdego z każdym, niezależnie czy jest demokratyczny, autorytarny, postkomunistyczny, liberalny czy jakikolwiek inny.
I zacznijmy wreszcie rozmawiać w tym parlamencie o polityce zagranicznej tymi kategoriami i zacznijmy wreszcie otwierać oczy, zamiast żyć złudzeniami. Dziękuję. Konfederacja, wolność i niepodległość.